Tymczasem znajomi chłopaka chcą pośmiać się z pacjentki. Nie podejrzewają, że pacjent zdążył się z nią polubić i nie chce jej wyśmiewać. Dziewczyna mu zaimponowała swoim talentem. Poczuł, że dobrze się dogadują i że mogłoby połączyć ich coś więcej. Ona jest całkiem spoko, naprawdę. Ma zainteresowanie jakieś. Czegokolwiek by nie robiła, to nie zmienia faktu, że jest dziwadłem, które z nikim nie gada. Moim zdaniem powinniśmy dać jej drugą szansę. Naprawdę. Ty się w niej zakochałeś, czy co? Po co jej tak bronisz? Co z tobą nie tak? Ja zakochałem się. A może zaczniesz się zadawać takimi frikami jak ona? Wykluczony, nie będziesz nam chyba wstydu robił. Od razu wstyd? I to jaki cała szkoła by huczała. Ale Olek chyba nie musi wybierać pomiędzy nami a nią. Oczywiście, że nie muszę wybierać. Już się bałem, że jak się walnąłeś w głowę, to ci się gust popsuł. Proszę was, ja tylko sobie z niej przeciw. Bekę cisnę. Nigdy w życiu mi się nie zadawało. Pod presją znajomych chłopak ponownie zaczyna naśmiewać się z pacjentki. Nie ma odwagi przyznać, że zależy mu na dziewczynie. No i? Musimy skończyć portret. Portret? Ona cię rysuje? Coś się uroiło. Olkowi spodobały się moje rysunki i postanowiliśmy, że go narysuje. Ha! Ona chyba myśli, że Olek będzie się z nią zadawał. A, rozumiem. Przyszli twoi znajomi, to teraz będziesz kozaka zgrywał. O czym ona bredzi? Chłopie, ja nie mam pojęcia. O co ty w ogóle do mnie mówisz? Teraz się do mnie nie przyznajesz? Dziewczyno, nigdy w życiu bym się z tobą nie zadawał. Dla mnie jesteś jedyną tylko beką i dziwakiem. I wiesz, co myślę o twoich rysunkach? Do tego się nadają. Jesteś podły! Oczywiście, że jestem podły. Ale byłam głupia, podejrzewając, że ja i Olek nadajemy na tych samych falach. To skończony idiota i nie chcę go dłużej znać. Zrobi wszystko, żeby przypodobać się znajomym i ma gdzieś uczucia innych. Co ja zrobiłem? Spanikowałem. Jak znajomi zaczęli się domyślać, że polubiłem Kasię, to był totalny impuls. Nie chciałem przed nimi wyjść na mięczaka, ale wiem, że przesadziłem. Przeprosiłbym Kasię, ale boję się, że wszystko się wyda. Nie wiem, co robić.